Tytuł wystąpienia tym razem brzmi Globalizm, czyli odwrócony porządek świata. Po tym wykładzie będzie jeszcze możliwość zadania pytań, też na takiej zasadzie, że piszemy pytania na kartce. Mogą te pytania dotyczyć też poprzednich wykładów. Zrobimy takie resume na koniec. Prosimy uprzejmie. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za Państwa obecność. Na wstępie powiem, że mój wykład może być dzisiaj trochę mniej energetyczny, ale bardzo dobrze pasuje do tego panelu i tego przedłużonego, można powiedzieć, panelu medycznego, bo jestem właśnie na poście Daniela, czyli tej tak zwanej diecie Ewy Dąbrowskiej, którą traktuję jako dietę leczniczą, od razu mówię, właśnie po to, żeby przywrócić naturalną równowagę i naturalne mechanizmy, można powiedzieć, samoregeneracji, więc mój brak energii nie wynika z niczego innego, jak po prostu z chwilowego, no może niedożywienia, co właśnie niższej podaży energii. I zaczęłam też od tego, dlatego, że to jest dobre wprowadzenie w temat, ponieważ tu się ciągle pojawiał wątek natury, naturalnej równowagi, naturalnych procesów, naturalnej regeneracji, kontra oczywiście w pewnym uproszczeniu pewne sztuczne mechanizmy zastępowania tego, co może działać naturalnie. I ja bym chciała na to spojrzeć z głębszej perspektywy takiej filozoficznej, bo to jest moja ekspertyza, żebyśmy zrozumieli, w jakim procesie jesteśmy, jakby co leży u podłoża tego, co jakby nas porusza, gdzie mamy poczucie, że to nie tak powinno być, prawda, że coś jest nie tak. I moim zdaniem u podłoża tych wszystkich procesów leży właśnie to, co nazwałam odwróconym porządkiem, czyli pewien odwrócony system wartości, odwrócona hierarchia wartości. Jak ja byłam dzieckiem, wyrastałam jeszcze w świecie już takim, można powiedzieć, łacińskim, no postłacińskim, prawda? W tym PRL-u jeszcze coś tam z tego świata łacińskiego było. Tego świata, który wyrastał z dziedzictwa Grecji, Rzymu, prawda? Chrześcijaństwa i też takiego zdroworozsądkowego podejścia do świata. I zasadniczo ten światopogląd opierał się na takim podstawowym założeniu, że istnieje coś takiego jak obiektywna natura rzeczywistości, pewne jakby obiektywne prawa, że świat rządzi się pewnymi prawami, pewnymi regułami, że istnieje coś takiego jak natura rzeczy, że człowiek ma swoją naturę, zwierzę ma swoją naturę. Generalnie rozum służy do tego, żeby poznawać tą naturę, żeby lepiej rozumieć, co się dzieje i że rozum generalnie służy do tego, żeby po prostu wykorzystywać tę wiedzę o świecie, jak ten świat działa. Czyli, można powiedzieć, pewien prymat prawdy, gdzie prawda była wartością samą w sobie. Ponieważ prawda to jest wiedza. To jest wiedza o tym, jak świat wygląda i lepiej jest mieć wiedzę, niż jej nie mieć. Bo kiedy rozumiemy, jak coś działa, no to w tym momencie możemy bardziej rozsądnie działać, mamy przede wszystkim większą możliwość wyboru, nie działamy na oślep, prawda? Wiemy, co robimy, możemy osiągać swoje cele. I temu także towarzyszyło pewne przekonanie z zakresu właśnie moralności, czyli pewien postulat, żeby czynić dobro. A dobro jest to, co jest właśnie w zgodzie z naturą, w zgodzie z naturalnym ładem i porządkiem i pozwolenie każdemu na to, żeby realizował swoją naturę, prawda? Czyli dlaczego, powiedzmy, nie wiem, zawijanie jest czymś złym? Dlatego, że odbieramy komuś jego możliwość życia, prawda? Więc jakby wszystko się toczyło wokół tej właśnie idei, tej prymat prawdy jako wiedzy i rozumienia o rzeczywistości i wiedza jako najcenniejsze dobro wspólne. Najcenniejsze dobro wspólne, ponieważ wiedza jest wypracowywana przez pokolenia, przez całą społeczność. Przecież życie przeciętnego człowieka, życie każdego z nas jest za krótkie, żebyśmy byli w stanie zebrać tę wiedzę, którą kumulujemy jako społeczeństwo, prawda? czyli wiedza jako najcenniejsze dobro wspólne. No i właśnie ten postulat dobra, czyń dobrze, unikaj zła. I potem przychodzi no właśnie wyzwolenie. Przychodzi wyzwolenie, komuna upada, wchodzimy do Zachodu, do czego moim zdaniem nie byliśmy kompletnie przygotowani i nagle okazuje się, że nie ma obiektywnej prawdy, każdy ma swoją prawdę, nie ma obiektywnego dobra, każdy ma swoje własne dobro, każdy decyduje, co jest dla niego dobre, każdy decyduje, co jest prawdą. Totalny relatywizm. Wszystko zostało, można powiedzieć, totalnie jak taki walec, jak taki cywilizacyjny walec przeleciał. Wszystko zostało gdzieś zrelatywizowane, jakieś w ogóle, nie wiem, poczucie, że jest coś takiego jak sumienie, jak przyzwoitość, jak uczciwość. Zostało to niesamowicie wyśmiane, cynicznie zdeptane i co się tutaj pojawiło? Bo jak poskrobiemy tak po tej fasadzie, że tam jest postprawda, postmodernizm, właśnie każdy ma swoją prawdę, każdy ma swoje dobro, że tam właśnie jest wolność, prawda, każdy sobie robi co chce. Jak poskrobiemy tak i zobaczymy, co tam się kryje głębiej, no to się okazuje, że tam funkcjonuje bardzo precyzyjnie skonstruowany system. Że to jest taki pic na wodę, że każdy ma swoją prawdę i swoje dobro i robi co chce, tylko pod powierzchnią funkcjonuje perfekcyjnie skonstruowany system, który opiera się na bardzo określonych założeniach, dogmatach, wartościach i moim zdaniem jakby tym, co wprawia w ruch ten realny mechanizm, według którego ludzie funkcjonują, żyjąc w iluzji, że mają swoją prawdę i swoje dobro, jest to właśnie mechanizm, gdzie na czele stoi pieniądz. Pieniądz jako, można powiedzieć, swego rodzaju Bóg. Taki coś godnego pożądania, prawda? Coś, co sprawia, że ludzie są gotowi dać się zabić. Ludzie gotowi są, dać się, że tak powiem, sprzedać. Są w stanie złamać swoje własne reguły, złamać swoje własne zasady. Są zdolni, no, można powiedzieć, wystawić się dosłownie na sprzedaż. I ten system jest niesamowicie precyzyjnie skonstruowany. I tutaj właśnie to bardzo dobrze widać na przykładzie medycyny. I tutaj chciałabym się odwołać do moich poprzedników, przede wszystkim do wykładu pani doktor, który był właśnie takim dostarczeniem tego opisu na poziomie właśnie tego, jak ta medycyna funkcjonuje. Bo jak się popatrzy, co jest na pierwszym miejscu w tym systemie, co jest tutaj główną wartością, co właśnie to wszystko wprawia w ruch, no to jest to oczywiście pieniądz. To są sercem tego całego systemu są koncerny farmaceutyczne, które mają swoich właścicieli, którzy chcą zarabiać, prawda? Nie wiem, akcjonariusze czy jakaś tam struktura własnościowa, to ma przynosić zysk. Zysk jest ze sprzedaży, czyli musi być ciągła sprzedaż i musi być maksymalizacja tej sprzedaży, prawda? Czyli teraz jakby to, co ma leczyć ludzi, gdzie tak naprawdę w centrum powinno być dobro człowieka, jego zdrowie, jest to dokładnie odwrotnie. Człowiek jest środkiem i ciało człowieka jest środkiem do tego, żeby generować zyski. Po to, żeby na końcu, prawda, tam ta rada nadzorcza czy tam zarząd mogli przedstawić raporty finansowe, raporty ze sprzedaży i powiedzieć, zyski naszego koncernu wzrosły, prawda. To jest cel tego wszystkiego. I ten właśnie mechanizm wprawia w ruch ten cały system, który uważam za po prostu głęboko zdegenerowany, tak mówiąc wręcz delikatnie, dlatego, że doszło do odwrócenia wszystkiego. I tutaj właśnie cały czas się pojawiała ta figura lekarza, prawda? Kim jest lekarz w tym systemie? Teraz tak, oczywiście nie każdy system, nie każdy lekarz już jest jakby mentalnie w tym systemie, ale można powiedzieć, tendencja jest absolutnie widoczna i też w takim duchu kształceni są młodzi lekarze. Czyli kim jest lekarz w tym systemie? Dla mnie lekarz w tym systemie, jak mówię systemowo, nie mówię, że każdy lekarz taki jest, bo są lekarze, którzy tacy absolutnie nie są i chociażby siedzą na tej sali. W tym systemie, systemowo rzecz biorąc, lekarz to jest taki dealer narkotyków, to jest sprzedawca, to jest ktoś, kto ma sprawić, że te leki będą kupowane. że te leki będą zażywane, że będzie wzrastała sprzedaż po prostu tych leków. Lekarz w zdrowym systemie powinien tak naprawdę pełnić rolę ochronną dla pacjenta. Lekarz powinien być tym pośrednikiem między pacjentem, między właśnie potrzebami konkretnych pacjentów, a interesami, prawda, koncernów. Lekarz powinien być na tej właśnie takiej strefie buforowej, powinien być trochę jak taka błona, prawda, która decyduje, co przepuścić, co nie przepuścić, co jest dobre dla pacjentów, co nie. A tutaj mamy odwrócenie, gdzie lekarze już podczas studiów są jakby programowani na to, żeby przede wszystkim postrzegali samych siebie jako te podmioty, które wypisują receptę. Jakby funkcja lekarza coraz bardziej sprowadza się właśnie do tego wypisywania recept i tutaj jakby no, jest kwestia tego, że za tym stoją określone motywacje witalne, motywacje ekonomiczne, ponieważ no, to przyjmuje, to po prostu daje określony pieniądz, a ponieważ za tym idzie bardzo wyrafinowane programowanie mentalne lekarzy, ponieważ studia w coraz większym stopniu służą indoktrynacji, pewnej indoktrynacji, że właśnie to jest naukowe, że to jest dobre dla ludzi, gdzie przeciętny lekarz ma coraz większą trudność, jak przeciętny w ogóle mieszkaniec tego globu, bo to nie dotyczy tylko lekarzy, żeby odróżnić realną wiedzę od informacji prasowej, od ulotki, od marketingu, prawda? Przecież wiadomo, że każdy produkt, za każdym produktem idzie marketing, za każdym produktem idą po prostu no reklama na zwyczajnym świecie, cała propaganda. I wiele osób właśnie to, co jest tylko i wyłącznie reklamą, bierze za wiedzę. I tutaj dotykamy pewnego problemu społecznego, ponieważ to już jest kwestia zagrożenia w ogóle społecznego. Bo gdyż, tak jak powiedziałam na początku, wiedza, realna wiedza o świecie, co działa, jakie ma skutki, do czego prowadzi, jest dobrem wspólnym. To jest cenna rzecz, którą odziedziczyliśmy po przodkach, którą też jesteśmy cały czas w procesie wymiany z innymi ludźmi i w ten sposób generujemy wiedzę. A tutaj dochodzi do tego, że wiedza staje się właśnie, można powiedzieć, albo to, co ludzie uważają za wiedzę jest zmanipulowaną informacją. To jest zmanipulowana informacja, to jest właśnie swego rodzaju propaganda, marketing, reklama. Coś, co ma napędzać sprzedaż i gdzie właśnie to myślenie o tym krótkofalowym zysku, prawda? Bo jakby ten zysk, który stoi na pierwszym miejscu, długofalowo i społecznie powoduje to, że zanika w społeczeństwie nawet już zdolność do odróżniania informacji od właśnie pseudoinformacji, gdzie ta pula wiedzy ulega właśnie coraz większej manipulacji i rozmywaniu i traci na tym całe społeczeństwo i to coraz bardziej staje się w ogóle z punktu widzenia nawet ewolucji i w ogóle jakiegoś przetrwania gatunku ludzkiego staje się coraz większym problemem, ponieważ ludzie sobie szkodzą. Nie mają świadomości tego, że sobie szkodzą, ponieważ są autorytety, które twierdzą, że tylko tak, a inaczej się nie da. I teraz jest kwestia tego rodzaju, że w takich właśnie środowiskach antysystemowych często takie pokutuje przekonanie właśnie, albo taki uproszczony obraz świata oni, my, prawda? Że oni gdzieś tam siedzą, oni coś tam wymyślają, oni coś tam robią i jest taka, można powiedzieć, polaryzacja, oni źli, my dobrzy, my ofiary, prawda, oni kaci. I to tak nie działa. Ten system polega właśnie na korumpowaniu, kogo się da. To jest korumpowanie ludzi, prawda? Można powiedzieć, ten system napędzania wszystkiego przez pieniądz, definiowania ludzkiej wartości przez pieniądz, prawda? Niedawno gdzieś tam rozmawiałam właśnie z osobami, które no, gdzieś tam miały przykład właśnie emerytki, która tam ma te 2000 zł emerytury, oczywiście idzie prywatnie do lekarza, bo publicznie się nie dostanie, mimo że płaciła całe życie składki, prawda, 15 minut, 200-300 zł i potem lekarz gdzieś tam na wakacjach, prawda, wypoczywa, na Facebooku można zobaczyć gdzie, i to zaczyna w jakiś sposób ludzi bulwersować, prawda, zaczyna to ludzi bulwersować, bo widzą, że tu jest coś nie tak, że to chodzi właśnie o ten pieniądz, żeby z tego pacjenta ten pieniądz wyciągnąć, żeby zarobić, no bo mamy taki model społeczny, że udane życie to jest życie, gdzie się wydaje dużo pieniędzy, prawda? No i teraz właśnie ten system, to odwrócenie tego systemu wartości polega na tym, że ono obejmuje wszystkich ludzi. To nie jest tak, że to są tylko oni. To nie jest tak, że to są tylko oni, że powiedzmy gdzieś tam góra coś robi, a ludzie są niewinnymi ofiarami. I dlatego właśnie ta sprawa jest tak trudna, ponieważ mamy do czynienia ze skorumpowaniem ludzi bardzo głęboko właśnie tak w głąb. A podstawą właśnie tego skorumpowania jest odwrócenie się od tego, co ja uważam za ten naturalny porządek wartości, czyli jednak przylgnięcie do prawdy jako dobra wspólnego i przestrzeganie tego właśnie etycznego postulatu, żeby czynić dobro, żeby nie bogacić się czyimś kosztem. I kwestia jest tego rodzaju, że jeśli mówimy teraz trzeba walczyć z systemem, no to można powiedzieć, że trzeba by walczyć z milionami ludzi, ponieważ to mamy do czynienia z milionami ludzi, którzy ten sposób myślenia zinternalizowali i którzy nie rozumieją, że współtworzą pewną, można powiedzieć, antykulturę, której na końcu sami są ofiarami. Dlatego, że jeśli ten pieniądz rządzi w różnych branżach, na przykład branża spożywcza, prawda? Nie wiem, mam ten rzepak, tym randapem, prawda, tam popryskam, bo łatwiej, bo taniej, można więcej zarobić, jakiś taki można powiedzieć przykład, ale dobrze wiemy, że w branży spożywczej jest machloja na machloju, przekręt na przekręcie i jakby te poszczególne osoby, ci aktorzy, którzy działają jakby z punktu widzenia tego swojego krótkofalowego interesu, widzą tylko to, ile zarobią. Że zarobią i powiedzmy wydadzą na coś tam, te wakacje, samochód czy coś tam, a nie rozumieją, że współtworząc taką właśnie kulturę opartą właśnie na tym instrumentalizowaniu wszystkiego, co się da, zarabianiu bez jakichkolwiek właśnie hamulców moralnych, bez respektowania tego, co jest wiedzą o świecie, że współtworzą kulturę, której na końcu padają ofiary. Dlatego, że już jakby trzymając się tego przykładu, ten powiedzmy skorumpowany lekarz później pójdzie do sklepu i kupi te warzywa, które są strute, prawda? A ten hodowca tych strutych warzyw pójdzie do tego lekarza i będzie tam przez tego lekarza odpowiednio właśnie, można powiedzieć, dojony. Czyli mamy tutaj do czynienia z taką systemową, swego rodzaju antykulturą, gdzie w momencie jednostki, jeśli właśnie tą naczelną ich zasadą jest tylko ten pieniądz i zysk, tworzą świat, którego na końcu padają ofiarą. Sami potem padają ofiarą, ponieważ jeśli sami nie przestrzegają tych zasad właśnie etyki i prawdy w stosunku do innych, a inni nie stosują tego w stosunku do nich, czyli na końcu są też ofiarami. Czyli można powiedzieć, ten system kata ofiary jakby przechodzi na wszystkich, prawda? Jakby kaci są jednocześnie ofiarami. I to jest właśnie świat, w którym żyjemy. I teraz jakby walka z systemem jest to droga zupełnie ślepa, ponieważ wiele osób jest po pierwsze w tym umoczonych. Są osoby, które już chyba zatraciły sumienie, już nawet nie odczuwają, że robią coś złego, ale są ludzie, którzy robili różne kompromisy i mają bardzo dobrą świadomość tego, że te kompromisy robili i wiedzą, co zrobili, i wiedzą, co mają na sumieniu. I wyjście z tego jest teraz bardzo trudne, ponieważ jakbyśmy zaczęli się wszyscy rozliczać, to jak to zrobić, prawda? Jak z tego wyjść? Ja nie wiem, jak z tego wyjść, ale mogę powiedzieć, jaka jest droga do tego, żeby pewne procesy zacząć wyhamowywać i żeby osoby, które już te rzeczy rozumieją, zaczęły z tego wychodzić, a jedyną drogą jest właśnie budowanie nowej kultury. Budowanie kultury opartej na tym prawidłowym systemie wartości, właśnie w przywiązaniu do prawdy i do dobra, które teraz, po tych właśnie doświadczeniach, które przeszliśmy, stają się chyba też czymś bardziej namacalnym. Ja to mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, ponieważ ja swoje studia tam 20 parę lat temu zaczynałam właśnie tutaj obok, na KUL-u. Pierwszy rok prawa zaliczyłam na KUL-u, potem przeniosłam się do Warszawy, ale pamiętam jak ciągle gdzieś tam był wałkowany temat właśnie godność człowieka, osoba ludzka według Jana Pawła II, właśnie prawda, dobro, piękno. Gdzieś to się ciągle pojawiało, prawda, i ciągle się tak i takie to było jakieś takie abstrakcyjne, jakby ile razy można słuchać o osobie ludzkiej u Jana Pawła II, prawda? I takie to było jakieś bezpłciowe, taki slogan, no bo można powiedzieć, no przecież to jest oczywiste, prawda, że pewnych rzeczy się nie robi, że pewne rzeczy mają wartość i po co to tak właśnie ciągle wałkować. Ale teraz jak się wraca właśnie jakby do tych kwestii, po tych doświadczeniach, które przeszliśmy, a moim zdaniem można na to spojrzeć też zupełnie świeżym okiem, ponieważ nagle nabrało to pewnej po prostu wartości. Dlatego, że jeśli coś jest dla wszystkich oczywiste i tak po prostu tym oddychamy, to przestajemy to dostrzegać, nie zastanawiamy się nad tym. Jest to dla nas takie, można powiedzieć, trochę nieuświadomione, słabo często nawet w nas zakorzenione, nieprzemyślane, prawda, nieprzeżyte, takie właśnie slogany gdzieś tam powtarzamy, prawda, dobro, oczywiste, prawda? I dopiero w momencie, jak to zostanie po pierwsze zanegowane, bo zostało totalnie zanegowane, i po drugie, jak zobaczymy, jakie są skutki tego zanegowania, i to takie skutki namacalne, gdyż tu umierali ludzie, albo właśnie wykład ojca dotyczący tej kwestii właśnie definicji śmierci, gdzie można powiedzieć, że to jest po prostu zabijanie ludzi w białych rękawiczkach, prawda? Gdzie jednocześnie te wszystkie środowiska postępowe i tak dalej, wszyscy mówią zbrodnie III Rzeszy, narodowy socjalizm, faszyzm, nazizm, to już historia, prawda? Świętuje się tutaj, że jesteśmy tutaj w świecie wolności, demokracji, nigdy więcej to się nie powtórzy, kiedy to już jest rzeczywistość. To już jest rzeczywistość, tylko oczywiście już nie robi się tego w obozach koncentracyjnych, tylko robi się to w szpitalach, prawda? I to jeszcze zgodnie z procedurami, zgodnie z prawem. Tylko wystarczyło przedefiniować pewne rzeczy, zrobić odpowiednią kampanię, propagandę, przerobić ludzi mentalnie, jakby stępić sumienie, gdzie nawet właśnie tak jak ojciec w swoim wykładzie mówił, że już się prawie dał przekabadzić, już prawie uwierzył, że rzeczywiście takie przesunięcie tej granicy śmierci i przedefiniowanie śmierci właśnie jako ta śmierć mózgowa, że to nawet jest dobre, bo to wtedy rzeczywiście jakby te organy można pozyskać, że takie humanitarne, prawda, dobre dla innych ludzi, że to jest tak nęcące, prawda, że to jest tak, to się właśnie to zło się podszywa pod najwyższe dobro, prawda? Ponieważ czym jest medycyna? To chodzi o leczenie ludzi, chodzi o zdrowie, chodzi o dobro, prawda? I że to zło właśnie przyczaja się w tych miejscach, gdzie teoretycznie realizuje się dobro, gdzie teoretycznie mamy do czynienia ze służbą zdrowia, ale myślę, że nie jestem jedyną osobą, która już nie jest w stanie tego powiedzieć, że to jest służba zdrowia, bo trudno to jeszcze nazwać, nazwę służbą zdrowia, bo w środku jest to służba śmierci tak naprawdę, jest to czymś dokładnie odwrotnie, prawda, gdzie chodzi o to, żeby ludzie chorowali, żeby byli przewlekle chorzy, żeby nie byli ani zdrowi, ani martwi, prawda, jak już musi umrzeć, to żeby na tym też jeszcze zarobić, prawda, czyli żeby jeszcze ten moment śmierci przesunąć tak, żeby te organy z niego wyjąć i sprzedać i zarobić, prawda, no czym to się różni od III Rzeszy, prawda, od tamtego systemu. A czym była III Rzesza? To był właśnie system zanegowania tych wszystkich wartości prawdy, obiektywnej prawdy, uniwersalnej prawdy i uniwersalnego dobra, prawda? Czyli, że istnieje coś takiego jak natura człowieka, istnieje coś takiego jak natura rzeczy i że natura jest wyposażona w niesamowite mechanizmy autoregulacji, prawda? I że wiele chorób właśnie bierze się z tego, że te mechanizmy autoregulacji są sztucznie zaburzane, są celowo zaburzane po to, żeby stworzyć produkty, stworzyć popyt na nie i żeby generować pieniądze, prawda? Żyjemy w absolutnie odwróconym świecie. Wszystko stoi na głowie. My nie jesteśmy w stanie teraz zmienić świata, nie jesteśmy w stanie zmienić innych ludzi. Też każdy człowiek jest wolny i też każdy człowiek ma prawo żyć z takiego, prawda, w takim odwróconym systemie wartości. Człowiek ma wolną wolę i ma możliwość czynienia zła, prawda? Jak dla osoby wierzącej, jeśli ktoś jest osobą wierzącą, to wie, że Bóg dał człowiekowi wolną wolę i ją respektuje, prawda? Mimo że teoretycznie mógłby Bóg powstrzymać, żeby zła nie było, ale na tym polega wolna wola, że człowiek też ma tą możliwość szkodzić sobie i szkodzić innym. Ale co jest moim zdaniem w tej chwili, no właśnie tą lekcją do przerobienia, to jest właśnie rzeczywiście zaczęcie od siebie i ugruntowanie samych siebie w tych zdrowych wartościach, takie przemyślenie swoich własnych wartości, jaki mam stosunek do prawdy, ale tak realnie, prawda, tak rzeczywiście, czy w momencie, gdyby ktoś przyszedł do mnie, nie wiem, z kontraktem, mam możliwość zarobienia $1 000 000 od ręki, prawda, ale tutaj trzeba by coś zrobić, co jest no, nieetyczne, gdzieś coś podpisać, gdzieś po prostu złamać właśnie to, co jest zgodne z prawdą i z dobrem. Czy byśmy się złamali, czy nie, prawda? Jaka jest nasza cena? Czy można nas kupić? Czy jest jakaś cena, za którą można nas kupić, prawda? Kiedy w życiu się sprzedawaliśmy, może się sprzedaliśmy i mamy jakiegoś kaca moralnego i gdzieś z tym chodzimy. Więc moim zdaniem tym procesem, który w tej chwili jest najważniejszy do przerobienia, to jest właśnie takie ugruntowanie siebie, samego siebie w tych podstawowych wartościach, właśnie to przemyślenie własnego stosunku do prawdy i dobra. Co ja uważam za dobro, prawda? Czym jest dobro? Co to znaczy nie szkodzić innym ludziom? I też ja w jaki sposób mogę mówić o tym, że prawda jest ważna, że dobro jest ważne, że łamanie prawdy i dobra właśnie przynosi potem same straty dla wszystkich, prawda? Że to chodzenie na skróty potem się mści, żeby o tym zacząć po prostu głośno mówić, że się ugotujemy w tym wszystkim i sami sobie zaszkodzimy. W momencie, kiedy, mówiąc językiem cybernetycznym, tych info i tych normów wirusów się tak namnaża, to w końcu jakby gatunek ludzki stanie się już niemożliwym do życia, prawda? Nie będziemy już w stanie w ogóle odróżnić tego, co nam szkodzi, od tego, co jest dla nas dobre. W przypadku młodszego pokolenia w dużej mierze już tak jest, że tego odróżniać nie potrafią. Więc tak na zakończenie uważam, że to, że też tak łatwo poszło właśnie, że ten pieniądz tak podbił ludzkie serca, jeśli tak można powiedzieć, albo złamał ludzkie serca, uśpił może raczej ludzkie serca, bo widzieliśmy to na własne oczy. Jakby ja miałam i Państwo też, większość z Państwa, mogliśmy to oglądać na własne oczy, prawda? Jak się otworzyły granice, jak ten Zachód do nas przyszedł i przyszły oczywiście dobre rzeczy, ale i przyszła właśnie ten materializm, ta mamona, to właśnie zaganianie za tym pieniędzmi. Jak łatwo nasze społeczeństwo temu się poddało, co pokazuje, jak słabo było zakorzenione, w tych wszystkich wartościach, którymi tak się chlubiliśmy, prawda? Tutaj ojciec właśnie też mówił, że żyjemy niby w społeczeństwie chrześcijańskim, a ten problem właśnie tej śmierci, tej mózgowej nie stanowi żadnego problemu, prawda? Nikt się tym nie zajmuje i w ogóle bioetyką się mało kto zajmuje, a społeczeństwo niby chrześcijańskie to pokazuje, że jakby trzeba widzieć te obie strony, nie tylko tych ich, prawda? Ten system, tych złych tam na górze, tych możnych, tych Rothschildów, Rockefellerów, którzy tam te wszystkie fundusze inwestycyjne mają, te biliony, prawda, sobie tam generują, mają coraz większą władzę. To jest jedna strona medalu. Drugą stroną medalu są właśnie ludzie, którzy albo trzymają się pewnych wartości i się nie kupią, nie da się ich kupić, nie sprzedadzą się i pewnych rzeczy nie zrobią po prostu. Lekarz jest lekarzem i może przychodzić, nie wiem, cała delegacja różnych korporacji, koncernów i tak dalej i on powie nie. Mam mam swoją pensję, będę tyle zarabiać, prawda, mam swoją misję, pomagam ludziom i nie dam się skorumpować. Więc to jest ta druga strona medalu, która moim zdaniem jest często właśnie taka pomijana i to jest też niebezpieczne, ponieważ wtedy wchodzimy właśnie w ten trójkąt dramatyczny, prawda, tutaj oni kat, a my tylko ofiary, prawda, i teraz czekamy, kto nas wyzwoli, gdzie rozwiązanie w gruncie rzeczy jest w naszych rękach, ponieważ im więcej osób będzie autentycznie moralnych, autentycznie szukało prawdy, autentycznie będzie chciało rozumieć swój własny organizm, słuchać siebie, prawda, będzie brało odpowiedzialność za siebie, tym pewne rzeczy będą po prostu bardziej niemożliwe. Więc traktuję to moje wystąpienie jako właściwie no, podsumowanie trochę takiego tego też całego właśnie tej części medycznej, takiej właśnie z punktu widzenia oka filozofa i osoby zatroskanej o to, że tak można powiedzieć, że ludzie uwierzyli, że to zło zwycięży, prawda, że zło jest bezkarne, bo to jakby tą socjotechniką było wmówienie ludziom tego, że zło jest bezkarne i że nie ma jakby możliwości obrony przed tym złem, więc albo człowiek będzie ofiarą tego zła, albo się przyłączy do tego, prawda, i wtedy jeszcze coś tam z tego będzie miał. To nie jest prawda, to nie jest prawda, zło nie jest bezkarne i zło zawsze zżera swój własny ogon i każda rewolucja potem, jak się mówi, zżera swoje własne dzieci i to, co w czym teraz tkwimy, także skończy się dramatycznie też dla tych osób, które to napędzają, robią, na razie świetnie się bawiąc i mając poczucie właśnie tej bezkarności, że są panami świata. Tutaj w przypadku właśnie medycyny też dochodzi ten tak zwany kompleks twórcy, prawda? Tutaj pani doktor dobrze mówiła właśnie ta narcystyczna panna, prawda? Ta kobieta, która jest zakochana w sobie, to jest właśnie taki kompleks twórcy, właśnie to poczucie, że jest się prawie jak Bóg, władcą życia i śmierci, prawda? Panem życia i śmierci, a człowiek nie jest panem życia i śmierci, to nie jest nasza rola, nie jesteśmy do tego przygotowani, więc kończąc, koncentrujmy się przede wszystkim na samych sobie, na tym, kim my jesteśmy, jak my żyjemy, według jakich wartości i szukajmy ludzi o podobnym systemie wartości i wspierajmy się właśnie między sobą na bazie tych właśnie wspólnych wartości, tego, co jest dla nas fundamentalne i twórzmy autentycznie jakby nowe społeczeństwo, nową równoległą kulturę, jakby coraz bardziej ignorujmy tamtych, niech oni sobie żyją w tym swoim chorym świecie, a my idźmy za tym, co jest zdrowe i łączmy się wokół tego, co jest zdrowe i wspierajmy siebie nawzajem i traktujmy siebie rzeczywiście jako tacy świadomi budowniczy tak, nowej kultury, prawda? Kultury zdrowia, kultury opartej na prawdzie i dobru, ale róbmy to w sposób świadomy, a nie tak właśnie jak to było wcześniej, gdzie powtarzaliśmy pewne slogany, za którymi często no, nie szły czyny i konkrety. Także dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję za ten ostatni wykład, jakże cenny i tak no, trafnie i głęboko podsumowujący to, o czym tutaj dzisiaj cały dzień mówiliśmy.